Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym codzienniku. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie z Poznania. Dziś towarzyszą nam teksty biblijne z Księgi Psalmów oraz Ewangelii Mateusza. I tak w Psalmie 83, w drugim i trzecim wersecie czytamy: Boże, nie milcz, nie bądź nieczuły, nie bądź bezczynny, Boże. Bo oto burzą się nieprzyjaciele Twoi, a ci, którzy Cię nienawidzą, podnoszą głowę. Natomiast w Ewangelii Mateusza, w 6 rozdziale, 13 wersecie czytamy: Zbaw nas ode złego. Moi drodzy, przywołany pierwszy fragment z Psalmu 83 zatrzymuje naszą uwagę i skupia nasze myśli. Odnajdujemy w nim bowiem stwierdzenia, które w pewnym sensie kłócą się z naszym powszechnym wyobrażeniem i pojmowaniem Boga. Psalmista wyznaje: Boże, nie milcz, nie bądź nieczuły, nie bądź bezczynny. Psalm 83 to modlitwa człowieka w kryzysie. Modlitwa człowieka, który doświadcza Bożego oddalenia, Bożego milczenia, a sam Bóg jawi się mu jako ktoś obcy, nieczuły, daleki. Z pewnością to doświadczenie Boga było dla psalmisty autentyczne. Tak jak niejednej i niejednemu z nas było dane przeżywać lub aktualnie przeżywa doświadczenie kryzysu, które staje się zbieżne z doświadczeniem psalmisty. Bóg daleki, obcy, nieczuły na nasz los, na naszą sytuację życiową. Doświadczenie Bożego ukrycia ma przeróżne oblicza. Tutaj, w przypadku psalmisty, to Boże ukrycie przejawiało się poprzez narastające zagrożenie wobec Izraela ze strony sąsiednich państw. Autor tekstu obawiał się z jednej strony o bezpieczną egzystencję Izraelitów, a z drugiej strony o to, że Izraelici zostaną pozbawieni poprzez wrogów możliwości wyznawania wiary w Boga. Ale co dla nas istotne, to fakt, że mimo tego doświadczenia kryzysu, psalmista nie zrywa relacji z Bogiem, stwierdzając, że skoro Bóg się ukrył, to widocznie nie można na Niego liczyć. Nie wyrzeka się Boga, przeciwnie, przychodzi do Niego w żarliwej, szczerej modlitwie, w której prosi Boga o podjęcie aktywności. Co ciekawe, nie odczuwa też skrępowania czy zakłopotania, aby wypomnieć Bogu Jego oddalenie, milczenie. Stanowczo zwraca się tutaj do Niego, aby Ten zaczął zbawczo działać. I drodzy, w tej zaskakującej modlitwie, w której prośby psalmisty być może nas zdumiewają, odnajdujemy człowieka głębokiej wiary. Człowieka, w który w doświadczeniu kryzysu nie oddala się od Boga, interpretując kryzys jako porzucenie przez Boga, ale rozpoznaje w kryzysie przestrzeń do spotkania z Bogiem, do spotkania zupełnie innego niż dotychczas. Psalmista nie postrzega doświadczenia kryzysu jako kary Bożej, ale zaproszenie do jego przeżycia, zinterpretowania go i nadania kryzysowi znaczenia i sensu. Co to dla niego samego i też dla całego narodu, dla Izraela oznacza. Nasz drugi fragment, który pochodzi z Ewangelii Mateusza, który zresztą doskonale znamy, ponieważ jest to jedna z próśb modlitwy pańskiej, zbaw nas ode złego, wyraża taką właśnie postawę. Modlitwa, w której prosimy Boga o to, by był zbawczo aktywny w naszym życiu, by nie tylko chronił nas od złych sytuacji życiowych, ale także by pozwolił nam przezwyciężyć życiowe kryzysy,
które pozwolą odkryć Boga jako Boga obecnego, bliskiego, ale Boga, który jest poprzez kryzys zbawczo aktywny w naszym życiu. I takiego doświadczenia Boga, ale też takiego spojrzenia na życiowe kryzysy życzę Wam z całego serca, abyśmy spoglądali na tę sytuację jako możliwość, jako zaproszenie do nowego spotkania z Bogiem. Spotkania, w którym odkryjemy siebie w Bogu i Boga w sobie. Amen.